Hi guys, welcome today. I promised you the first conditional, so this is exactly what I'm going to do. Obiecałam Wam dzisiaj tłumaczenie pierwszego conditionala, pierwszego okresu warunkowego i tak też postąpię. So when do we use first conditional? Więc kiedy używamy conditionala pierwszego, czyli pierwszego okresu warunkowego? We use it when we talk about the future. Mówimy, kiedy mówimy w tym okresie warunkowym, w momencie, kiedy mówimy o przyszłości. So, for example, I can say that this afternoon I have a choice between picking up the kids at 2 and at 3. Czyli dzisiaj po południu mam wybór między odebraniem dzieci ze szkoły o 2 albo o 3. So, if my children finish early today, I will pick them up at 2. But if they finish late today, I will pick them up at 3. Więc jeśli skończą zajęcia wcześniej, odbiorę je o 2, jeśli później, to o 3. So if they finish, czas teraźniejszy, if they finish lessons at 2, I will pick them up at 2. To ja odbiorę je o 2, I will pick them up at 2, czas przyszły, przepraszam. If they finish late, a jeśli skończą późno, czas teraźniejszy, I will pick them up at 3, czas przyszły. Po prostu po if, kiedy mówimy w przyszłości, nie możemy użyć żadnego will. If jakby wykasowuje możliwość w ogóle użycia will jakby w następnej kolejności. Teraz kolejne zdanie. I'm thinking about going for lunch. Myślę sobie, że pójdę dzisiaj z moim znajomym na lunch. And we already talked about it. Już o tym rozmawialiśmy. And we cannot decide between the new restaurant or old restaurant. I nie możemy zdecydować między starą restauracją i nową restauracją. But basically, if we want to eat something special, we will go to a new restaurant. Jeśli chcemy znieść coś wyjątkowego, coś nowego, pójdziemy do nowej restauracji. If we want to eat something special, we will go to a new restaurant, just to taste new tastes. But if we want to go somewhere that we love, that we know that we're gonna get good food, we will choose our old restaurant. Więc jeśli chcemy już nie próbować niczego nowego, tylko iść tam, gdzie mamy wszystko sprawdzone. Kiedy zdecydujemy, że okej, idziemy na to jedzonko, które po prostu lubimy, we will go to our old restaurant. So we will go to our new restaurant if we want to taste something new, czyli pójdziemy do nowej, jeśli chcemy spróbować czegoś nowego, and we will go to our old restaurant if we want to taste something that we know that we love. Jeśli chcemy spróbować czegoś, co wiemy, że będzie nam smakowało, bo nieraz jedliśmy. And what about this evening? A co z dzisiejszym wieczorem? So I have a choice between watching a film at home or going to the cinema. Mam wybór między pójściem dzisiaj do kina wieczorem albo obejrzeniem filmu w domu. So if the weather is bad, I will stay at home. Jeśli pogoda będzie zła, zostanę w domu. I don't like the cold outside. Nie lubię, jak jest zimno. If the weather is bad, I will stay at home. But if the weather is good, I will go to the cinema. Ale jeśli pogoda będzie dobra, pójdę do kina. Or if there's something good on, I will go to the cinema. I jeśli w kinie puszczają coś fajnego, jest coś nowego, I will go to the cinema. If they have something new, if there's something new on, I will go to the cinema. What about this weekend? This weekend my children are asking for two things. Moje dzieci proszą mnie, obydwoje, każde z nich prosi mnie o dwie różne rzeczy. My son wants to go to skate park. Mój syn chce iść do skate parku. And my daughter wants to go bowling. A moja córka chce iść pograć w sobotę w kręgle. I have a choice to make. And I think, mam wybór do wybrania, i ja sobie tak myślę, that we will go to a skate park if the weather is good, if it's warm. Pójdziemy do skate parku, jeśli pogoda na to pozwoli. We will
go to skate park if the weather allows it. If the weather lets us be outside, if it's warm, we will go to skate park when it's warm, when it's sunny, when there is no rain. Tak? Pójdziemy do skate parku, jak nie będzie po prostu padać. But if it rains outside, ale jeśli będzie padać, if it rains outside, we will go bowling because it's inside. To pójdziemy po prostu zagrać w krękle. And let me ask you a question. What will happen in your life today if, what will happen if today you get home late? What will happen today if you get home late? Co dzisiaj się wydarzy, jeśli się okaże, że dzisiaj spóźnisz się do swojego domu? So for example, if I get home too late today, I will cook dinner much later, tak? Jeśli ja wrócę do domu zdecydowanie później, wszyscy zjedzą później. What will happen if you don't eat dinner today? A co się stanie, jeśli dzisiaj po powrocie z pracy nie zjesz obiadu? What will happen if you don't eat dinner today? If I don't eat dinner today, I won't have to exercise so hard at the gym. Jeśli ja nie zjem dzisiaj obiadu, to z całą pewnością nie będę musiała tak wyciskać na siłowni. What will happen if you forget your keys at work? Co się stanie, jeśli przez przypadek zostawisz klucze w pracy? If I forget my keys, nobody will get home. Jeśli ja dzisiaj zostawię moje klucze gdzieś po drodze, to nikt wieczorem nie wejdzie do domu. What will happen if you get hungry in a while? Co się stanie, jeśli za sekundę zrobisz się głodny, głodna? What will happen if you'll get what will happen if you get hungry? Pamiętajcie, że pod if nie ma will. If I get hungry in a second, I know what I'm doing. I'm going for lunch. So if I get hungry in a moment, I will go for lunch with my friends and I will choose either the old or the new restaurant. And what will happen if you don't sleep well tonight? A co się stanie, jeśli dzisiaj po prostu nie pójdziesz spać? What will happen if you don't sleep tonight? If I don't sleep tonight, I will be exhausted tomorrow. Jeśli ja dziś nie będę spała, to z całą pewnością jutro będę do niczego. I will be exhausted tomorrow. Więc pierwszy conditional ma dwie części. Część z if ma zawsze teraźniejszość po swojej stronie, a z drugiej strony mamy po prostu czas przyszły. Czyli if, for example, I eat a big lunch in a second, I will be very, very full. Tak? Czyli jeśli za sekundę zjem ogromny lunch, to na pewno będę po prostu pełna cały dzień. Okay, this is your first conditional. It talks about the future. Pamiętajcie, że pierwszy conditional zawsze mówi o przyszłości. Do zobaczenia. Cześć.